Sielska z pozoru okolica niedługo może zmienić swój charakter. Na działce położonej przy ulicy Leśnej w dzielnicy Gutwin ma powstać całodobowa, samoobsługowa myjnia samochodowa. Właściciele domów sąsiadujących z planowaną inwestycją i mieszkańcy ulicy Leśnej nie aprobują takiego pomysłu. Myjnia samochodowa, to po co to taki? Jakieś coś porządnego postawić, a nie takie myjnie. No jakże to, co to to? Tu raz już proponowali, wie pani co, dla psów zrobić tutaj, no, przechowalnię. Tośmy interweniowali. No nie jestem zadowolona, bo to wiadomo, ruch i spadki ciśnienia wody prawdopodobnie będą. No ale podobno, że nic się nie da zrobić. Mieszkańcy Leśnej napisali petycję do władz miasta. Sprawą zainteresowali także radnego, który wsparł protestujących i na forum rady złożył interpelację. Radny prosił o wsłuchanie się w głos mieszkańców i zablokowanie tej inwestycji. Mieszkańcy gminy ulicy sprzeciwiają się budowie, ponieważ zabudowa mieszkaniowa powołana jest zbyt blisko planowanej inwestycji. Usługa myjni jest w konflikcie z funkcją mieszkalną, powoduje hałas i zanieczyszczenie powietrza w postaci chemicznej bryzy wodnej rozprzestrzeniającej się na sąsiedniej posesji, zanieczyszczenie wody i ziemi. Oddziaływanie myjni stanowi uciążliwość dla mieszkańców. Na podobne problemy w innych miejscowościach zwrócił już uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny. Samuel sądzisko, że tego typu myjnie nie powinny być lokalizowane w tak bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Najbliżsi sąsiedzi planowanej myjni podkreślają, że spowoduje ona bardzo duży ruch na uliczce, na której stoją tylko domy mieszkalne i nie ma innych obiektów usługowych czy przemysłowych. Bo to zawsze będzie jarmark taki, huk. Dzień i noc. Przecież to, tak jak CPN czy coś, to myjna, no to będzie całodobowa może być. Urzędnicy przyznają, że proces zatwierdzający budowę samoobsługowej myjni samochodowej właśnie się zaczął. Wniosek o wydanie zgody na jej lokalizację jest dokładnie analizowany. Mamy jednego inwestora, który złożył warunki zabudowy dotyczące budowy myjni przy ulicy Leśnej. Z uwagi w tej chwili na skomplikowany charakter sprawy, procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy została tutaj wydłużona. W tej chwili analizujemy jeszcze tę sprawę i oczekujemy na wyjaśnienia od inwestora. Mieszkańcy Leśnej mówią wprost o obawach. Lokalizacja myjni całkowicie zburzy dotychczasowy spokój, zwłaszcza starszych osób. Na działce powinna za to stanąć zabudowa niekolidująca z obecną. To myjnie tutaj? Tu taki ładny plac i cholera, myjnie, no. No zakłócenie po prostu spokoju. Są ludzie starsi tutaj. Jak ja mam mamę 88 lat, no chciałaby spokojnie noc przespać, prawda? A nie żeby światła bez przerwy w okna świeciły i tak dalej. No nie jestem zadowolona. Zanim zapadnie ostateczna decyzja, przedstawiciele magistratu zapewniają, że analizowane będą również orzeczenia wydawane przez inne organy w podobnych konfliktach. Ta myjnia planowana jest tutaj przez inwestora w niedalekiej odległości od budynków mieszkaniowych, zabudowy jednorodzinnej. Tak jak mówiłem, w tej chwili analizujemy jeszcze wyroki różnych sądów, czy to sądów wojewódzkich, czy rejonowych w podobnych sprawach i oczekujemy również wyjaśnienia od inwestora. Sprawa powinna rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych tygodni.